Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o dalszej, jakby tak powiedzieć, kontynuacji A Tide of War. To będzie już, jak to powiedziałem, czwarta odsłona. Obiecałem, że będę wam jakby tak te odsłony w takich różnych częściach robił, żebyście sobie mogli zawsze wejść i zobaczyć, jak to wyglądało u mnie lub też jak to by wyglądało kiedyś u was. Ja na tą chwilę jestem już na etapie fale żelaza, czyli to jest raz, dwa, trzy, no oczywiście czwarta jakby tak powiedzieć fala, jeżeli chodzi też faza bitwy. W tym momencie pokazuję wam falę, gdzie są te powody do walki i to jest na fali żelaza mamy nowe dyrektywy, które dzisiaj się pojawiły. Nie będę ukrywał, że no my nie jesteśmy w tym momencie, jakby tak powiedzieć, w etapie walki. My jesteśmy w etapie, gdzie do Kingslandców praktycznie nic się nie będzie działo. Ale omówmy sobie te fale, znaczy ogólnie dyrektywy, przepraszam, osobiste. Czyli jak mamy dyrektywę weteranów, prowizoryczne szyny, dobroduszność, wielkie zasługi. Weterani, ja akurat wybrałem ją, bo zwiększa 20% do ataku uzyskaną za punkty zabicia w tej fali. Po zakończeniu fali utracisz dodatkową premię do ataku. Maksymalna premia do ataku, a nie wpływa to na maksymalną premię do ataku, jeżeli chodzi o tą falę. No, to jest fajna, znaczy to jest dobra rzecz, chociaż w jakichś większych walkach ja bym wybrał, gdybyśmy mieli naprawdę dużo walki i byłem na etapie takim, że dalej walczymy. Powiem wam, że nie wiem, czy ja bym nie wybrał zwiększenia pojemności twoich szpitali o 30%. Przypuszczam, że ja bym poszedł w to. Za ciężkie, też myślałem o wielkich zasługach, czyli za ciężkie ranienie lub zabicie jednostek innych zarządców zdobędziesz nagrody, takie jak przedmioty dające surowce. W ten sposób możesz... Nie potrzebuję surowców, nie ma jakiegoś na tego parcia, więc ja gdybym miał do wyboru między weteranami, ja bym poszedł w dobroduszność. Zwiększyłbym po prostu szpitale na ten okres. Z tego względu, że jeżeli mam duże walki, te szpitale naprawdę większa ilość by mi się bardziej przydała. Takie jest moje zdanie, więc ja bym po prostu wtedy szedł w dobroduszność, tak to się tutaj w wersji polskiej nazywa. Dyrektywy sojuszu. Dyrektywy sojuszu, jak widzicie, są w tym momencie dwie. Powrót do gry, pokonania działu teleportu się do miasta. To jest bardzo fajna dyrektywa. Gdybyśmy byli podczas walki, przypuszczam, że wybralibyśmy tą dyrektywę. Wszystko zależy od miejsca walki i gdzie ona by była, żebyśmy mieli naprawdę daleko gdzieś, żeby chodzić, czy też nie. Można było na tym pomyśleć, chociaż ucieczka spod topora, czyli zmniejsza czy gdy członek sojuszu bierze udział w walce, 20% poległych zmienia się na ciężko ranę, no 25% jego ciężko ranę jednak zmienić na lekko ranę, no to jest też dobra opcja. Wszystko zależy się od walk. W tym momencie nie ukrywam, że jeżeli były bardzo duże walki i byśmy naprawdę walczyli dużo, no to ucieczka spod topora byłaby dużo lepsza. Jeżeli chodzi o powód do gry, i wtedy bym w ogóle na tym nie myślał. No ale wiadomo, że można byłoby użyć dwóch fal naraz, bo wiem, że była taka możliwość. Przede wszystkim ucieczka spod topora, czyli na 2 godziny bardziej intensywnych walk. Powrót do gry przypuszczam, żebym również włączył razem po prostu z tym, żeby po prostu na te dwie najbardziej ważne walki użyć po prostu tych dwóch dyrektyw sojuszu. To nas czeka w przyszłości. Za niedługo czeka nas fala wiosny, czyli typowo do farmienia. Mamy dyrektywy osobiste, mamy dyrektywy sojuszu. Powiem wam, że jeszcze nie myślałem, co tam wybiorę. To przypuszczam, że wam nagram na oddzielnym, jakby tak powiedzieć, filmie, czy części 5 po prostu. Chociaż te dyrektywy są dość podobne do tego, co już mieliśmy. Niektóre są nowsze troszeczkę, niektóre są niektóre już były. Dyrektywy sojuszu też są, jakby tak powiedzieć, już troszeczkę podobne do tego, co mieliśmy, prawda? Jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o moje bastiony? Bo też nieraz mnie ludzie pytają, słuchajcie, no ja bastiony tutaj szedłem w 6-6-6 wszystko. W pewnym momencie, kiedy nie miałem jeszcze tych legendarnych, tak widzicie tutaj Karola, Isonga lub też Cezara, szedłem, jakby tak powiedzieć, w te fiolety. Barbarasa praktycznie kończyłem pomalutku. Jego sobie dokończę, jak będę zbijał barbarzyńców, bo praktycznie chyba do 10 będę miał tylko zbijanie barbarzyńców. Jeżeli chodzi o Karol już na 6 zrobiony, Cezar też dzisiaj chyba i Songa skończę do 6. I potem pomalutku będę sobie to każdy, jakby tak powiedzieć, tworzył. Joanna akurat się zrobiła do 8, ponieważ miała bardzo fajne, jakby tak powiedzieć, zadania do zrobienia, więc ona jakoś tak z automatu mi się zrobiła. W tym momencie nie wiem, czy to jest dużo, to już sami możecie powiedzieć. Jeżeli chodzi o efekty bastion, prawie 70%, zaopatrzenie sezonu 50%, co mamy wykupione, tam za parę złotych. Ja przez cały czas, jakby tak powiedzieć, w to idę. Badania tutaj moje idą już w dalszą część. O, już możemy, dobrze, to idziemy szybko. Ja po prostu idę pomalutku, tak jak mam swój cały samouczek, czy tam jakby tak powiedzieć rozpiskę w Ejdobie. Idę po prostu po kolei, pod szybki marsz, potem po rozkład marszu, tak byleby jak najszybciej zrobić tą dziewiątkę tutaj w dodatkowych zmieszać liczbę kryształów, to jest naprawdę dla mnie ważne. Później się skupię na tych opcjach, co mam tutaj. Tutaj troszeczkę poszedłem inaczej niż planowałem, a to tylko ze względu na walki, myślałem, że one będą dużo lepsze. Później zobaczymy, bo prawdopodobnie szybkość marszu, specjalna medykament, czyli szybko koszty leczenia. No nie powiem, że pomyślę o tym, chociaż szósty marsz też mnie bardzo interesuje, zresztą nie bardziej do walki, tylko do tego, żeby zbierać i być jakby bardziej konkurencyjny. Wezwanie do broni, czyli w większych oddziałach moich, to na pewno też o tym będę myślał jako jeden z priorytetów. Z tego względu, że no w tym momencie jestem bardziej graczem open fight niż real liderem, tak miałem w planach. Tak ogólnie było też umówione z niektórymi osobami z rady, no niektóre rzeczy się pozmieniały, więc praktycznie w ogóle w to nie idę. W międzyczasie, jak widzicie, jestem w trakcie mobilizacji sojuszu, bo ona się zaczęła dokładnie w niedzielę? Tak, w niedzielę, ponieważ bardzo mocno cisnęliśmy w klejnoty. Chcieliśmy te klejnoty jak najszybciej wydać i zrobić, ponieważ szliśmy VIP-a. Ja w tym momencie dałem mi 2 zadania do końca, zbieram, jakby tak powiedzieć, te tutaj, jak widzicie, żywność na mapie. Idzie w miarę ok. Mam 5 marszy, które z nich zbierają po 1000, po 1500, więc przypuszczam, że zrobimy to. Jak dobrze popatrzę jeszcze, no to długo mi nie zbierają, więc raczej to zrobię bardzo szybko, bo mam dobrych zbieraczy rozwiniętych i też mam z girem ich, więc takie zadanie mi nie jest straszne. Potem zrobimy jeszcze jedno. Ogólnie limit na mobilizację sojuszu mamy 1800 punktów. W tym momencie mamy 169 tysięcy. Jesteśmy pierwsi. Personalnie mam 48 pozycję, jak zrobię te dwa, no to pewnie około 1900 punktów będę. Nie idę tak tu chłopaki pod 2K tak cisnąć, mnie jakoś nie idzie mi to. Powiem wam, że normalnie bym tą mobilizację sojuszu aż tak nie przyciskiwał. Ogólnie uważam, że te punkty tutaj są o 180 punktów za 450 barbarzyńców, też fajne, jeżeli ktoś tutaj ma troszeczkę potionów i chce cisnąć w honor, to warto. Nie cisnąłbym, jakby tak powiedzieć, ogólnie w to, lecz no tutaj mamy, o co tutaj mamy, a to zaraz chyba puścimy na oddzielnym filmie. Powiem wam, że nawet moje sławki mi robią figla, sprawiają, że widzicie, to będzie jakby tak przy kolejnym filmie stworzone dla was. Mały spoiler alert. Jeżeli chodzi o samo Kawiki, no w tym momencie odblokujemy dzisiaj dokładnie za chyba 3 godziny Mauzolea. Jedno jest z naszej strony, drugie ma wiatr na dolnej mapie. No i co? No i za 2,5 dnia będziemy mieli drugi poziom Karłaka. Będziemy musieli go wcisnąć, żeby jak najszybciej te nasze super, że tak powiem, kryształki się robiły. Tutaj widzicie, wiatr się bardziej rozgościł, ponieważ oni tam przegrali z ziemią, więc daliśmy im większą pole manewru tu. Jak widzicie, tutaj wielu z naszych graczy się teleportowało do tej strony. Tutaj się, jakby tak powiedzieć, trzymają. Chcą być jakby po tej stronie, bo wiadomo, barbarzyńcy, rubiny, no tu jest bardziej safe zona, chociaż nie powiem wam, że tutaj jeżeli chodzi o zbieranie, ja jestem w tej zonie, nie widzę, żeby w ogóle nas, o tutaj nawet usunęli, ja nawet powiem wam, że nie widzę, żeby oni nas w ogóle jakoś atakowali, jakoś chyba nie mają do tego tutaj parcia, zresztą tak jak widzicie ziemia, czy ogień przejął sobie tą strefę, dostał tutaj wszystko od ziemi, więc coś tam ogień sobie pozbiera, tutaj znowu wiadomo całą strefę przejęła ziemia, nie było żadną nowinką, no niestety wiatr bardzo tutaj mocno oberwał. Widać, że ziemia ma bardzo mocne kąta. Zresztą nie będę ukrywał, że niektóre kąta tutaj z Królestwa 1.504 są bardzo mocne i uważam, że mają niezłe te kąta. Podczas walk czułem, że to nie są jakieś tam kąta, jakieś tam jak Marianów, więc naprawdę nieźle to wygląda. No i cóż, no i za niedługo strefa szósta. Tutaj tą strefę sobie przejmiemy. Potem będziemy mieli oczywiście starożytne ruiny, tak? Starożytne, ołtarze ciemności, dokładnie, starożytne ruiny mamy przez cały czas tutaj. My dzisiaj chyba będziemy, tak, 23 UTC, czyli trzeba puścić marsz, żeby nabiło. Przypuszczam, że zanim wejdziemy do strefy 8, będziemy chcieli tutaj z tej strefy wejść w tą strefę i całkowicie odciąć przyjaciół z ognia, żeby w ogóle nie weszli w tą strefę. Jest taka możliwość, że będziemy do tego przejść, ale to będzie wymagało bardzo dużej koordynacji. Nie obstawiam, że wiatr zrobi to z ziemią. Przypuszczam, że wiatr czeka na to, żeśmy razem jako woda weszli w Kingslandy i przycisnęli ziemię. No plan jest prosty, trzeba musimy te dwie strony przejąć, zająć je całkowicie i wypchać ogień całkowicie do tych stref, gdzie oni siedzą w 4., 5, a potem wejść w Kingslandy już po prostu w kwietniu na pełnym chillaucie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o w tym momencie Tide of War. No nie dzieje się u nas nie wiadomo co, wiem, że na innych Tide of War się naprawdę dużo dzieje. U nas to jest ten etap taki w tym momencie bardzo slakowy. Bardziej się skupiam na Lidze Ozerysa, taka jest prawda. Jak widzicie, no tutaj ja celuję, wiadomo, żeby te monetki podboju jak najbardziej zdobyć i tu rozwinąć też. Widzicie, monety sodną też zbieram, bo chcę kupić na pewno Finger, tak samo na pewno chcę kupić Shkitch Fury. No będę się skupiał na tym, żeby w to iść. Nie będę na razie patrzył tutaj te złote główki, skuszy mnie to, żeby kupić, ale no nie będę ukrywał, że monety sojuszu nie leci nie wiadomo jak dużo. Zobaczymy jak ta technologia KVK nam będzie szła. Moim kolejnym zakupem, jeżeli będę miał tylko monety podboju, no to oczywiście będzie Święta Władza, czyli jeżeli chodzi o broń. A potem pomyślimy, bo powiem wam, że myślę nad opcją tego, żeby kupić na Dumę Hanna, bo zobaczymy ile tych monet się uda uzbierać. Też zobaczymy się jak moja piechota, gdy moja piechota była troszeczkę lepiej rozwinięta, ten Liu albo Aleksanders byłby naprawdę już lepiej, to powiem tam, to nie ma takiego złego giru, żeby grać nim w polu, więc nawet myślałem o szkicie młota, żeby tam jakby tak popchać bardziej ten gir, który nie jest jakiś zły na tej piechocie, tym bardziej, że jest tam trochę legend. No ale na pewno no chciałbym, jeżeli się uda, to chciałbym te dwa ringi i te dwa horny wyciągnąć z tego kawałka. Nie skupiam się jakoś na ukrytym sztylecie, nie skupiam się tutaj na śmory. Jakoś kurczę, jakoś nie leżą mi te szkice. Może dlatego, że nie jestem graczem 5-6 marszowym, który z pendelem, po prostu chcę zrobić sobie 3-4, może kiedyś 5 marszy i po prostu grać z nimi przyjemnie na złotym girze i oczywiście Majna, czyli kawalerek ritować. Więc o tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o Tides of War. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wspieracie kanał. Do zobaczenia wkrótce. Jeżeli możecie, to subskrybujcie, polecajcie kanał innym też graczom. Jeżeli macie jakieś pomysły albo chcecie, żeby coś nowego stworzyć, albo po prostu, żeby coś nowego było też na tym kanale, żeby nagrać o czymś film, no to dawajcie znać, mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Mam w planach za niedługo też nagrać parę nowych filmów z niektórymi KD, tak samo niektórymi graczami, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trzymajcie się, hejo!